Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, bardzo długo wyczekiwanym, po jesiennym vlogu z nowego nabytku, czyli z zakupu naszego pięknego John Deere'a. Każdy czekał na wiosnę, żeby zobaczyć, co to się w ogóle tutaj będzie działo. I lecimy z pracami polowymi, wreszcie uśmiech na mojej twarzy, bo od samego rana tego uśmiechu, słuchajcie, nie było. Męczarnie z tym pługiem, żeby go wreszcie poustawiać, ale już to widać. Po poprzednim przejeździe i teraz po kolejnym już widzę, że udało mi się osiągnąć w miarę to, co chciałem. Jeszcze może to nie jest perfekcyjnie, ale to słuchajcie, wszystko teraz, ten pierwszy sezon będzie po to, żeby się wszystkiego nauczyć, wszystko ogarnąć, jak to ma chodzić, jak to ma mordeczki wyglądać. Oczywiście John Deere 3130 i z tyłu mamy, słuchajcie, pług, który tak naprawdę był zakupiony już, a i żeby was nie okłamać, z 5-6 lat temu generalnie. Czekajcie, otworzymy sobie, o, szybkę wreszcie można. Tak pięknie to słychać w ogóle, jak ta ziemia się odkłada, lekko muska, właśnie siernisko, proszę ja was. Pług zakupiony 5-6 lat temu z myślą o tym, że kiedyś w przyszłości będzie większy ciągnik. Trafiła się na niego okazja, nie będę was kłamał, dałem za niego może 1800-2000 zł, chyba tam z lawetą wyszło. I teraz był taki mankament z nim, że generalnie miał przerabianą wieżyczkę tutaj. Ja już teraz dobrze i dokładnie nie pamiętam, jak to było, czy on miał siłownik ze sobą, czy też nie, ale był taki problem, że tak co roku żeśmy siłownik dokupowali, bo był problem z obrotem w tym właśnie pługu. I tak kurde cały czas żeśmy narzekali, nie wiedzieli co zrobić, no ale tym bardziej też było inaczej, bo był zrobiony 2 plus 1 z niego, tak? Więc to też całkiem inaczej wyglądało niż w takiej pełnej trójeczce. No i żeśmy tak, wiecie, kilka lat minęło i tak naprawdę teraz, gdy przyszedł John Deere, no przyszedł czas, żeby ogarnąć ten pług. Okazało się, że jest to pług Internationala, gdzie takich pługów naprawdę już za wiele nie ma, o proszę bardzo, mega transporty. Takich pługów za dużo nie ma i gdzie nie, gdzie jak w internecie coś się udało, słuchajcie, znaleźć, no to tylko i wyłącznie człowiek sugerował, mógł się sugerować, słuchajcie, zdjęciami. Czekajcie, my sobie dojedziemy. Dobra, podniesiemy sobie na to tu wreszcie opuszczanie, podnoszenie. Zaraz sobie w ogóle też o wątpliwku pogadamy, ale ja już sobie od supa tutaj ładnie oboram. Czekajcie, jak ja bym to tak zrobił, lepiej nie będę ryzykował więcej, bo jak mi się... Dobra, jest ok. A czasami muszę sprzęgło wuzić, bo tak ciężko mi ten bieg tu wchodzi. Dobra. Siu. No to słuchajcie, są dwa mankamenty z tym pługiem. Takie, że są... Nie wiem, czy to ludzie głównie przerabiali te internacjonale, czy też nie. Ciężko mi w ogóle to powiedzieć. Zobaczcie, glina. Szypek, 60. Biedna. Są, pamiętacie, starzy widzowie, Bernard Goły. Tutaj największa ta glina, co się trafiała, nie szło tego w ogóle zorać, a John Deere tak naprawdę bez jakiegoś tam większego gazu jedziemy sobie, aż naprawdę mało co kryje, bo zobaczcie, takie się wielkie te odrywają, trzeba będzie dzisiaj agregatem jeszcze wpaść i tutaj to ogarnąć. I tutaj ludzie mają poprzerabiane dwa różne sposoby, jeśli chodzi o obracanie. Jest tak, jest taki banan tutaj, który jest taką jakby prowadnicą, mogę tak to nazwać. Jest taką prowadnicą, w której tak naprawdę, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie, może mi się tutaj uda, choć może być ciężko. Jest nim mankament z obracaniem, zresztą, patrzcie to. My mamy na razie to tak przerobione, że jest po prostu siłownik i trzeba dobrze trafić. O! Widzicie, teraz trafiłem dobrze, więc jest ok. Jest taki banan, jest taka prowadnica, szyna, jakbym to mógł to nazwać, w których jest jest spięty ten siłownik przy obrocie tego pługa. I co daje to, że wiecie, on cały czas po tym biega, więc jest to obracanie takie, jakbym mógł to nazwać, płynniejsze. Więc to jest jeden z rodzajów tego pługa, bo tak to mogę śmiało powiedzieć. A drugi rodzaj tego pługa jest taki, że ma, słuchajcie, pierwszy raz się w ogóle z tym spotkałem, boczne obracanie. Siłownik i ta wieżyczka nie jest tak, tylko jest od boku. I on jest taki moment, że on dopycha, przerzuca i wciąga.
No i kurde, wiecie, jest rozkmina wielka, co to teraz z tym pługiem robić? Tak naprawdę ja nie chciałem doinwestowywać od razu w te wszystkie maszyny, bo mówię, no John Deere to będzie podstawą. I teraz tak, będziemy sobie już jechać, będziemy sobie gadać. I teraz słuchajcie, w John Deere'ka, no to wiadomo, mówię, pierwsza praca ruszy, to będziemy mogli sobie tutaj z John Deere'em wiedzieć, na czym stoimy, czy wszystko jest w porządku, no bo wiecie, mógł się trafić jakiś wadliwy, Bóg wie co, nie dalibyśmy rady zrobić, to nie ma sensu w niego inwestować na razie jakichś największych pieniędzy. Dlatego też wizualnie nic tutaj zbytnio się jeszcze nie zmieniło, bo jest plan, żeby tutaj ładnie wszystko w środku porobić, żeby to w miarę wyglądało, nic nie wisiało. Ale kuźwa glina, nie? No a posłuchajcie, John Deere'ka, no... Essa, nie? Jakbym mógł to powiedzieć. I teraz tak, dlatego też John Deere'a nie jest na razie nic zainwestowane, były zrobione pierwsze wycieki, które gdzieś tam, można powiedzieć, wyglądały i były widoczne na postoju, nie? A jeśli chodzi teraz, czekajcie, to sobie troszkę zwolnimy, w końcu tu bruzdy zrobimy. No, ściągniesz mnie, ściągniesz, dobra. Też się człowiek musi nauczyć teraz od nowa tego wszystkiego. I te pierwsze wycieki zostały zrobione, wiadomo, inaczej jest jak ciągnik ruszy w pole, jak porobi, co się z nim dzieje. Teraz już widzę, że trochę pojeździłem z pługiem, pojeździł z głęboszem, ma wyciek tutaj pod ramionami, trzeba byłoby ramiona ściągnąć, trzeba byłoby spuścić cały olej i tam jakieś simmeringi pozakładać, uszczelniacze, no bo tam jak widzi, i powiem wam tak, no... Dość festa tego schodzi. Dzisiaj musieliśmy trochę dolać mu już oleju, bo już widać było, że zeszło. On jest tak skubaniec mądry, że słuchajcie, nie wiem jak to jest w nowych ciągnikach. Ja się nie znam nigdy na rolnictwie, się nie znałem, więc się nie wypowiem. Ale w szoku byłem mega zaskoczony. Mówię, kurde, gdzie on tutaj ma płyn, wiecie, do wspomagania, nie? Tak jakoś gdzieś tam bardziej z samochodu to człowiek wziął. A się okazało, że on tu fajnie sobie sam pobiera, jeżeli potrzebuje, no bo tutaj to można kręcić małym paluszkiem, nawet nie, bym powiedział, że nitkę by człowiek wziął i by nitką to leciutko przeciągnął. Na podwórku jak machniesz, to on sam obrót zrobi, także no wspomaganie to jest coś pięknego w ogóle tutaj, jeśli chodzi o John Deere'ka. I ma dużo takich fajnych nowych rzeczy, których człowiek się musi nauczyć, ale to jest fajna, prosta konstrukcja, więc tutaj mam nadzieję, że większych problemów z tym diabłem tutaj oczywiście nie będzie. No i tak, główny wyciek jest tam, no ale słuchajcie, no nie ma sensu go teraz rozbierać, jak zostało nam bez oszukiwania się, mamy 2 hektary do zrobienia. 2 hektary do zorania, 2 hektary do uprawy i do zasiewu. Więc on tylko i wyłącznie będzie jeszcze z nowym nabytkiem, siewnikiem latał. Prawdopodobnie agregat wezmę sobie do szczypeka, no jak ten szczypek coś porobi, no bo tutaj wydaje mi się, że jest chyba za ciężki John Deere i ślady za duże pozostawia, nie? Więc nie ukrywam, że bardziej mi tutaj zależy na tym, żeby ten szczypek też jeszcze coś tu robił i ogarniał. Więc prawdopodobnie szczypek pójdzie do agregatu, więc po tym zostanie tylko Johnny tobie zrobić siewy, bo później wałowanie też pójdzie już szczypekiem. Więc no mówię, tu jeszcze jakieś obszycia by się przydały fajne, bo jak widzimy, no jest w takim stanie jakim jest, no ale słuchajcie, to jest było warte swojej ceny, bo za te pieniądze, jak ja go kupiłem, to by człowiek kupił sobie czypeka na ten moment, albo jakąś szczydziewskę w fajniejszym stanie. Także no ja się tutaj cieszę, 90 koni. Niby mówiliście, że o, za dużo, po co taki, czwórka by mi tu w zupełności starczyło, słuchajcie, taki mi się trafił. Jak ja miałem teraz wydać kolejne 5 tysięcy czy 6 na jeżdżenie, szukanie, ogarnianie, w ogóle a propos teraz wrócę, no tu się ledwo wyczłapałem. Nie nagrywałem wam już tego, bo już później sam woziłem ten obornik i zbytnio mi się czasu nie chciało tracić, bo kuźwa już była taka pogoda i padało, że nie chciało mi się łapać kamery ani nic. Kurwa, dobre 4 minuty, dwójka i opór. Ja nie lubię dawać tak ciągnikom mocno, ale kuźwa, to co musiałem szczypekowi tutaj dać, to masakra na wyłączonym wałku i ogień na szarpanego z 10 razy chyba szarpałem i wyszedł, nie? Ja mówię, ja w ostatnim przejeździe tak się rozpadało na końcówkę, może będziecie coś widzieć, bo ładowałem chyba już w tym deszczu, ale też za dużo ładowania wam nie chciałem nagrywać, bo szkoda mi było kamery, żeby w takim deszczu była. To powiem wam, że no masakra. Ja mówię, tak, ostatni przejazd tu się spieprzył. Też ciężko ocenić mi tą orkę, bo talerzówka to było średnio zrobione. Obornik, no to widzicie, jakie dziury poryl. Tym bardziej, że było po głęboszu, więc mega wpadał mocno. Mi tutaj rozrzutnik i też trzypek mi tutaj wpadał, wiecie, w te dorny takie po głęboszu. Dlatego też nie ukrywam, że no tutaj ten obornik nie był zrobiony tak, żeby było to idealnie. No i teraz jest problem, żeby to porządnie zorać.
Był duży problem od samego rana. Ja nie ukrywam wam szczerze, że tutaj od samego rańca nie miałem tego humorku, bo się troszeczkę tutaj bałem. Czekaj, ja teraz tu muszę sobie lekko wjechać. O, powinno być ok. Bo niestety ta orka w ogóle nie szła. O. Dobrze, chociaż dzisiaj na odcinku to dobrze wychodzi. Obracanie. Więc ta orka nie szła, zresztą zobaczcie sobie sami. Góry, doły i wiecie, próbowałem sobie to zrzucić, że to jest wina tego, ale nic z tej rzeczy. Ja mówię, nie, coś jest nie tak z tym pługiem. Wiecie, to są wszystko stare rzeczy. Kuźwa, wczoraj żeśmy się tu namęczyli, żeby niektóre śruby w ogóle poodkręcać. Musieliśmy jedną przeciąć, bo już się nie dało niczym zrobić. No i faktycznie, dzisiaj wróciłem, poorałem za chwilę, wróciłem. I mówię, nie, no tu coś musimy, mówię, podziałać jeszcze w ogóle. Takie jajca, słuchajcie, się wydarzyły, bo ja tu sobie, wiecie, poorałem to tamto, sramto. Dobra, mogę tu już go opuścić. Poorałem sobie tutaj. No i kuźwa, wiecie, ta orka mi nie idzie. Mówię, nie, no tak nie będzie. Ja nagrałem wam vloga, ale byłem tak niezadowolony i się tyle narzekałem. Mówię, nie, no przecież jesteśmy tu po to, żeby się fajnie bawić, a nie słuchać narzekania. Musimy się cieszyć z nowego nabytku. I to jest, słuchajcie, mordy w tym najważniejsze. No i mówię, nie, dobra, podniosłem pług, pojechałem. No i jeszcze koło domu sobie go poustawiałem. Jeszcze raz podkręcałem te śruby, które mogłem. Wziąłem go, skręciłem tutaj, poczekajcie, jest na po tej stronie. Na tym go skręciłem, bo wczoraj go żeśmy rozkręcili, bo tak mi się wydawało, że trochę za wąsko bierze, on ogólnie bierze gdzieś mniej więcej do koła w John Deere'ku. No i słuchajcie, porozkręcałem go, wjeżdżam koło domu. Kuźwa, jadę pierwszy przejazd. No robi tak, no robi dobrze, no robi tak ładnie jak tutaj, nie? Choć niektórzy powiedzą, że tak jest brzydko, no ale jak ja naglinę, to nie narzekam, bo trzypekiem by było dwa razy gorzej, więc ole jest opór tam bez nawozu. No i kuźwa, słuchajcie, opuściłem go, jestem w połowie przejazdu. Jak kurwa szarpnęło, to się kurwa prawie na masce znalazłem. Co jest? O! O właśnie. Tu jest jeszcze mankament w tym pługu, słuchajcie, taki. Pojedziemy do przodu pierw. Jest mankament taki, a widzicie, chciał sobie człowiek pogadać, a niestety, że te kółka są własnej roboty, nie? I dobra, to trochę weźmiemy. Musimy to trochę wywalić. Są własnej roboty i one są za blisko. Nie ma przy takim niestety orce, gdzie no tego, tych resztek pożniwy, tego wszystkiego jest dużo, te kółka są za blisko siebie, tym bardziej, że one były robione typowo pod dwójkę pług, dlatego było na końcu, więc to tam nie przeszkadzało, a tak to się wszystko razem tutaj ze sobą, wiecie, że tak powiem, mało przy świtu jest. Dobra, jest ok. Dobra, poszło, poszło. O, i widzicie, ta się tam z tyłu zapycha i jak trafi trochę więcej tej słomy, jeszcze jak też tego opornika tu trafi, no to się kuźwa zapycha. Muszę po prostu częściej na to uważać. No i tak, jadę pół przejazdu, jak jebnęło, nie wiedziałem, co się dzieje. Mówię, ja pierdziele, kamień. No i mi się przypomniało, że tata mówił, że koło domu jest jakiś kamień dużawy. O, tu się już zaczyna. Musimy sobie cofnąć niestety, bo nie chce mi się zaraz chwilę pół pola cofać. O, zaczepem tu akurat trochę to zepchniemy. Tata jak głęboszowo mówi, trafił na kamienie, aż mu się kuźwa głębosz prawie odczepił. Czy to przepchło? No przepchło, dobra. I mówię, nie, kamień. No ale dobra. Jadę dalej, mówię, coś ta tylnia skiba mi nie gra, nie? Kuźwa, podniosłem, cofnąłem, jeszcze raz jadę, patrzę, a ona tak. Mówię, kurwa, przecież tu zabezpieczeń praktycznie żadnych takich nie ma. Ja patrzę, ona jeba tam na tym łączeniu, gdzie było, wiecie, 2 plus 1. A mówię, tata też mówił o tym łączeniu, mówię, a dobra, to już jak będzie po orkach, po wszystkim, jak już będziemy mieli ogarniać ten pług, będziemy pewni, no to mówi, i te kółka się przerobi i od razu się go zrobi znów tak jak było, czyli te 2 plus 1, nie? No dobra, pasuje. No i jebnęło na tym połączeniu. Więc musiałem zjechać. Teraz żeśmy go jeszcze raz pospawali.
na spokojnie. I powiem wam, że póki co jest dobrze odpukać i niech tak zostanie. Więc tylko w pługu co było, to wczoraj wymieniliśmy lemiesze. No mówię, trochę po te śruby niektóre musieliśmy powymieniać, poogarniać, no bo nie szło nim w ogóle regulować. A no mówię, przy John Deere no, trzeba troszeczkę poustawiać. Więc pług na razie tyle. Jeżeli będziemy widzieć, że jest ok, że da się tym orać i będzie w porządku, no to robię mu generalny remont, czyli tu całe odkładnie, wszystko, korpusy, wszystko po będzie zmieniane. Tak go zrobimy, żeby tu już wiecie, wszystko będzie pozdejmowane, wyczyszczone, pomaluje się go i wszystko się nowe odkładnie pozakłada. Więc tu musimy dołożyć trochę gazu, bo może przepnie, przepnął, dobra. Dobra, teraz możemy trochę zwolnić. Chodźcie, to mówię, mam przyzwyczajenia, że o, mówię, będę glina, dobra, trzeba będzie zaraz ten opór dawać. Ale nic z tych rzeczy, nie? Aż tu bym powiedział, że z momentami za głęboko orzemy, ale no, tak ma być. Tak ma teraz być od tych najbliższego sezonu, tak ma być, że im ma będzie przegłąboszowane i będzie porządnie zorane. I zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Więc to, co mamy z tyłu, to jeszcze nie narzekajcie, bo mówię, to jest po prostu do sprawdzenia. Za takie pieniądze teraz pługi chodzą trójki po 8 tysięcy, tak mogę rzec. Więc ja jak tutaj dołożę w niego za 3 tysiące, no to za piątkę mamy naprawdę fajny pług. Byleby teraz ogarnąć mu jeszcze to obracanie, więc mordy kochane, pytanie teraz do was, jeżeli ktoś z was ma pług Internationala albo wie o kimś, kto taki pług może posiadać, to proszę o kontakt, bo nie ukrywam, żeby mi się przydały takie porządne zdjęcia, jak tu ma ktoś przerobione to obracanie, nie? Dobra. Bo tylko to jest taka najgorsza rzecz. Myśleliśmy o tej kostce. Ja się nie znam, więc możecie mi napisać, o co tu chodzi. To jest ta kostka tak zwana pamięci, czy jakoś tak w tych pługach. Więc ona powinna chyba tam mieć zapamiętane, że wiadomo, trzymamy hydraulikę i ona całe, nie musimy robić tego przeskoku, takiego jak ja robię, nie? Tylko trzymamy hydraulikę i ona nam sama do pewnego momentu wie, kiedy przeskoczyć i tak naprawdę zrobić, ogarnąć, żeby ten pług obrócić. Więc bardzo bym was prosił, bo mówię, no my tylko korzystaliśmy z tych zdjęć, kuźwa, z internetu, a tego za dużo nie ma i to wiecie, nie jest porobione dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, nie? Więc tutaj bym był bardzo szczęśliwy, jakby ktoś tutaj dał radę pomóc z tym pługiem, co tutaj zrobić. Mówię, już te 2 hektary, to człowiek tam da radę to oczywiście ogarnąć, bo innego wyjścia nie mamy, nie wyobrażam sobie wracać do tamtego pługa. Ale najważniejsze, że jakoś to idzie i mówię, no, że John Deere sobie na easy daje radę. Ja tu się zastanawiam, znaczy czy czwórką nawet nie ma co go tu patrzeć, nie? Chyba, że na takich małych odkładniach jak ta, choć ta wcale nie jest jakąś najmniejszą, nie? Ale co jeszcze na pewno będę chcę z nim ogarnąć, to, że kurwa strasznie dziwnie on lata, nie? Zobaczcie, ja mam takiej równej bruzdy, jak ja lubię sobie naprawdę w czypeku zawsze wyrównywałem, lubiłem jak równo jest, to tu kuźwa tak nie wiem, nie mogę w ogóle się zgrać, jest chyba za luźno na ramionach, gdzieś tam trzeba to wszystko rozszyfrować jeszcze, ogarnąć, zobaczyć jak to będzie wyglądało. I teraz tak, czy mnie ty wpuścisz? Wpuścisz mnie, dobra, dziękuję. Okej, mamy w miarę coś tam wyrównane. Także no z pługiem powiem wam więcej, jak już będzie koniec orki, czy będziemy inwestować, czy też nie. Mówię, wczoraj były tylko zmieniane lemiesze. I tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o John Deere'a, no to też te pierwsze testy, tak naprawdę tą pracę w polu musi spełnić, jak to wszystko będzie ok, to wtedy się bierzemy i za oświetlenie w nim też, i za ogarnięcie tego środka, wiadomo, żeby nie było tak jak w trzypeku, trzeba to zrobić wszystko ze smakiem, nie przesadzić, no tutaj jakieś tam rączki się już pojawiły, pomaluję je na czarno, będzie ok, bo nie ukrywam, dużo pomagają w chodzeniu, kuźwa wchodzi się do niego jak do jakiejś ciężarówki, nie? Człowiek nieprzyzwyczajony, gdzieś tam wiadomo w tych nowszych ciągnikach to fajnie wszystko rozwiązane. A tu kurde naprawdę tak dziwnie się wchodzi i ja cały czas korzystam z tych rączek. Na początku mówię, kurde tata co tu dołożył, ale nie, jest ok, więc nie ma co narzekać, te rączki są potrzebne, tylko po prostu trzeba je pomalować na czarno, by się w oczy nie rzucały, lub po prostu jak znajdę to jakieś fajne, takie bardziej typowo oryginalniejsze się tutaj zrobi. A propos siewnika, nowego nabytku, to chyba sobie pogadamy w tym ostatnim vlogu, gdzie wam go zaprezentuję.
tak naprawdę, i tam wam go pokażę, co żeśmy sobie za siewnik kupili. To też taka szybka akcja się trafiła. Mówię, dobra, zobaczymy, potestujemy, jak będzie ok, to zostanie, jak nie, to się sprzeda i poszuka czegoś innego. Zależało mi na talerzowym, ale na talerzowym, no to niestety, no już trochę kasy trzeba wydać. Tutaj można powiedzieć, że nie po kosztach, no bo tam około w granicach 4300 bodajże za ten siewniczek dałem. Więc tutaj jest ten plusik taki, że jeszcze w razie W, wiecie, można to sprzedać, dołożyć, coś kiedyś w przyszłości kupić. Ale teraz też patrzę na to, że wiecie, tam w przypeku ta orka była zrobiona średnio, więc już później każde agregatowanie i inne rzeczy, to ta ziemia nie była spulchniona, więc czasami, wiecie, on ciężko miał, żeby później posiać ten nasz stary siewnik. Ten myślę, że tu nie będzie miał problemu, bo jest... No jest ciężar, tym bardziej, że jest z podsiewaczem, co też jest plusem, co bardzo szukałem, bo chciałem albo z podsiewaczem, albo chciałem właśnie typowo siewnik z talerzowym rydlicami. Dobra, człowiek z przyzwyczajenia do tyłu się kuźwa chce łapać. Spróbujemy, boję się, że to i tak się zatnie. Dziękuję. No, także tam o siewniku wszystko wiemy. Długo nieco, ale największa beka jest to, że no stop mi ten dołek tylko tutaj się, a to koło w ogóle jest tak przegięte i dlatego ono tak pewnie mi napierdziela. Teraz chyba nie wiem, zobaczymy. Jeżeli je zrobimy, to tak, żeby było bardziej wysunięte, żeby nie było takie skupisko tam rzeczy, przez które się tu wszystko tak robi. Miodu John Deere'owi damy, niech se pochodzi. Bo tak naprawdę, zobaczcie, no zero wysiłku dla niego gdzieś było, nie? Więc trzymaliśmy sobie te 1500 parę obrotów i było spoko. O kurde, się pozapierdzielało tutaj. Jest ok. Oho, złapało glinek. Ale już nie ma tego mankamentu. Powiem wam, wspomaganie, no to jest najpiękniejsze, co może być w tym John Deere, nie? No i to, że wiecie, nawiewy, nie nawiewy, wszystko włączone w tej kabince, z przyjemnością naprawdę się tutaj siedzi. Boże, jeszcze jakaś wapno się wyorało. No na tej glinie to się nie ma co dziwić. Oh. Farbę gdzieś przypiekło, ale taki piękny zapaszek wjechał. O, ale kurde, powiem wam teraz tak patrząc, czy się tam pchanie. O, coś takiego. Kurde, no dość dobrze, nie źle jak na taki pół. Tym bardziej, że jakby człowiek naprawdę tutaj nówki lemiesze wszystko pokupował, no to naprawdę powinno być ok. No tu w środeczku, co, fajnie pod ręką wałek. Fajnie gaz ręczny, no najlepsze no to podnoszenie, opuszczanie, no co ja najbardziej narzekałem przy oraniu, to już człowiek nie mógł wytrzymać, siedzieć ciągle tu, jeszcze wiadomo, to było nisko, więc no to bardzo, bardzo przeszkadzało. Tu teraz jest całkiem inaczej, trzeba się przyzwyczaić, no bo człowiek ciągle tylko patrzył w prawo. No a teraz przy obrotówce, gdzie ja styczność z obrotówką miałem raz w życiu u Krzysia, tylko sobie porałem, no oczywiście o farmingu nie rozmawiamy, więc tutaj dla mnie to też jest w jakiś pewien sposób nowość. I tu nie ukrywam, że kurde fajnie, bo wiecie, raz w tą i człowiek nie ma problemu. Pompa też trzyma, to nie jest tak jak w przypeku, że non stop ja siedziałem na pompie góra, dół, bo on sobie nie radził. Tutaj na spokojnie można powiedzieć śmiało, że tutaj szyby opuścił na maksa, to by się trochę najwyżej pogrzebał, ale dałby sobie spokojnie Johnny radę. No i mówię, no przy trzypeku, no już w tych dziurach, dołach, nie chcę myśleć, jakby orka wyglądała, nie? Po prostu nie chcę myśleć, także Amba, Fatima, dziękuję i nima. A. Czy przerzuci to? Przerzuci, dobra. Trzeba pamiętać, że muszę gazu dodawać i wtedy nie jest problem, żeby to
żeby to poszło. Więc no co, hydraulikę tutaj, tu zarąbista sprawa, ustawiamy sobie wysokość podnoszenia opuszczania. Teraz mam praktycznie dane na najniżej, bo nie potrzebuję też z talerzówką, jak będę latał. Wiecie, coś do transportu jedynie, jak potrzebuję ten punkt podnieść na czas transportu, to se cyk tam machnę i wtedy wiecie, to ustalanie mam tutaj. No ale no, mimo wszystko teraz mam prawie, że nie na najniższym, bo też nie potrzebuję tego puga, Bóg wie jak wysoko wynosić i jest git. Dobra, trochę mocniej opuścimy, bo coś tu widzę. Ta końcówka słabo. Ręczny jak ręczny, no żółw zając. No, to co misiaczki lubią najbardziej, przyzwyczajenia z mokrzyna, choć tam jakoś bardziej to było potrzebne. Tutaj, powiem wam szczerze, czasami gdzieś użyję. W zależności, jak wiecie, miałem cofanie, jak mi jeździłem na polowych i miałem trójkę tu wrzuconą, no to wtedy spoko, że żółwiłem na żółwie, no bo trójka przy cofaniu, no to zapierdzielę jak głupi, nie? A tak to wam powiem szczerze, że mało kiedy się w ogóle tym bawię, bo no nie potrzebuję tego Johnny, nie? Więc git. Z takich mankamentów tylko i wyłącznie co by tu można było powiedzieć? Wlewanie paliwa? Jest na samym krańcu z przodu, przez co no trzeba sobie jakąś drabinkę podstawić, coś w tym stylu, bo niestety tak to jakoś tak jest. Dobra. Jakoś tak kurde ciężko, żeby to wleć tak jak w przypeku, no z ziemi nie wlejesz, trzeba już gdzieś wchodzić. Więc ma strasznie wysoko, tak jakby zbiornik. Może nalewanie, bo no zbiornik wiadomo, zaraz ma przy tym, nie? O, no teraz możemy sobie dać, żeby tak jak nie potrzebuję jakiegoś szybkiego wyrwania. Teraz nie pamiętam, jak to już w Ursusach było. Czy żółw był do góry? Nie wiem, mniejsza z tym, ale raczej pewnie było tak samo. No więc tutaj mówię, wszystko pod ręką, no wielka przestronna kabinka, nie? No to jest naprawdę coś pięknego, jeszcze z radyjka dzisiaj nie słuchałem, bo mówię, wcześniej nagrywałem tego vloga dla was, więc to było jak było. Fajna deska rozdzielcza, wszystko widoczne. Możemy sobie gdzieś, nie wiem, około 9 na godzinę. Tak wychodzi, mniej więcej tyle też tata jeździł. Nie, czekajcie. Nie, już teraz ja już nie pamiętam, na jakim odbiegu jeździł z Głęboszem, ale chyba mówiłem wam przy poprzednim odcinku, ile to tam było. Więc no, nie ma co. Też plus taki, fajna skrzyneczka, więc tutaj nie będzie zapierdzielu. Na pewno sobie coś w środeczku będę chciał tu ładnego zrobić. Wiecie, jakąś... O, tata jedzie do pracy. Takie to życie na tej naszej polskiej wsi. Będę tu chciał sobie jakąś fajną wykładzinkę zrobić, tak żeby to wymieść. Dzisiaj już nie sprzątałem, bo wiedziałem, że dzisiaj będzie dużo ustawień puga, będzie dużo ogarniania, więc tutaj mówię, kurde, co, ja się nasprzątam, a i tak wiecie, tu jeszcze po tym oborniku człowiek łaził, to tamto. Ja mówię, dobra, mniejsza z tym, powiąśnie, jak się tu będzie ogarniać, to się wszystko już tu, to już się tu wszystko pięknie zrobi. Także... To tyle chyba, misie. Nie wiem ile mam, ale chciałbym się zmieścić wszystko na jedną kartę. Chciałbym, żeby te vlogi też były takie w miarę fajne, że nie będę musiał Bóg wie ile sklejać i Bóg wie ile tego ogarniać. Może później wezmę magnes, jako dom będę orał, to albo się jeszcze wam odpalę, jak już będziemy tu sobie kończyć. I sobie jeszcze John Deere'ka posłuchamy. No, trochę bitna wersja się puga zrobiła, ale powiem wam, że jak się rozłączyliśmy, to już myślałem, że później nerwice dostanę, szło i później 2-3 przejazdy i była masakra, tak się pchało, że najpierw zdjąłem te przedpuszki, nic to nie dało i dopiero później zrzuciłem kółka i praktycznie gdzieś odtąd to już jest wszystko orane bez kółek, więc trochę bitna wersja teraz puga, ale no przynajmniej już nie było problemu z zapychaniem się, wiadomo, jak będzie przygotowane, że będzie wcześniej Głębosz, po tym pójdzie talerzówka, będzie równo po talerzówce, bo mam nadzieję, że tak się uda zrobić, żeby teraz po talerzówce było równo. No to powiem wam szczerze, że dejcie Panie Boże, też ta orka będzie wyglądała trochę inaczej. Może i łobrotówka, a jakoś poprzeczniok i łoro się tak samo. Słuchajcie, chciałem i tak narzucić i na wszystkie miedze praktycznie. Dzisiaj tak wyszło, że na wszystkie miedze chciałem narzucić. Jako iże i tak te wszystkie inne pola były tak właśnie orane, to mówię, dobra, od następnego sezonu akurat ładnie sobie zaczniemy, że wiecie, wszystkie poprzeczniaki będą ładnie oborane, na pole rzucone, więc wtedy nie będzie już problemu z żadnymi dziurami, które tutaj się nam gdzieś
pokazują. Kubuś był u mnie, akurat fajnie, że był busem, zabrał te wszystkie duperele i pojechał to na Solec zawieźć. Ja tu już praktycznie kończę, tamta strona już też zrobiona, więc tutaj będę jechał koło domku i jeszcze gdzieś tam myślę, że koło pół godzinki, godzinkę mi, nawet nie, koło domku powinno mi zająć, bo tam wielki ciul tak naprawdę został. Teraz to wiecie, szybko się będzie jeździło, to nie ma sensu się bawić. Kuba też przyjął, mówi, Boże, ty mój, jaki cichy ten John Deere. No to prawda, akurat generalnie no całkiem inaczej chodzi niż wszystkie te inne ciągniki. A gdzieś przy tych zawsze starych niby tak mordę one drą. Chyba sobie jeszcze, słuchajcie, raz cofniemy. Tak coś czuję. A tym bardziej, no możemy cofnąć. A nie cofniemy, obrócimy się. Obrócimy się i wtedy fajnie, bo będziemy mogli już sobie od razu bezpośrednio wyjechać. Okej, dobra, żeby tu za dużo nie podziałać. Tak akurat tu wyszło, że to trochę poprzecznie, jak bardziej zasiane, ale wiecie, to i tak wszystko jest paszówka. Będę godzinę teraz cofał, no pewnie tak. To i tak wszystko jest paszówka, mówię, dobra, jak tu rośnie, niech rośnie, tu w razie włosiewnikiem się i tak lepiej dopuści i to wszystko razem ze sobą będzie, więc to tam jest wielki ciul, jeśli to tak mogę nazwać. Okej, let's go. Dobra, pojedźmy sobie może teraz na żółwiku. Żółwik do mnie. Także co, żeby tu nie za długo już to wszystko było, już koło domu się chyba nie będę załączał. Bo też nie chce mi się GoPro przestawiać, a nie wiem jak tutaj też z oświetleniem, z tym wszystkim będzie. Jak to będzie wyglądało, bo już nieraz testowałem GoPro bez przestawień na nocne i to tak 2 na 10 było. Więc nie ma sensu. O Jezus, więc następnym razem sobie podziałamy. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę i słyszymy się mordy w kolejnym vlogu. Także na razie strzała i trzymajcie się. Cześć!